Matematyka jest wszędzie. Wystarczy się rozejrzeć. Dookoła nas można dostrzec różnorodne kształty. Przenieśmy się teraz do skateparku. Ta przeszkoda ma kształt trapezu. Zaraz poćwiczymy obliczanie pola tej figury. Nasze pierwsze zadanie w tej lekcji to obliczenie pola takiego trapezu. Czy pamiętasz, jaki jest wzór na pole trapezu? Zatrzymaj lekcję i spróbuj odpowiedzieć. Pole trapezu obliczamy mnożąc długość jego wysokości przez sumę długości podstaw i dzieląc ten wynik przez 2. Litera h oznacza długość wysokości trapezu. Wysokością tego trapezu jest ten odcinek. Wysokość trapezu to odcinek, który jest prostopadły do obu podstaw. Długość wysokości to 3 cm, czyli mała litera h równa się 3 cm. Mała litera a to długość jednej z dwóch podstaw. Podstawy to boki do siebie równoległe. W tym trapezie tę podstawę oznaczono kolorem różowym i jej długość wynosi 2 cm. Mała litera B z kolei oznacza podstawę, której długość to 8 cm. Mała litera B równa się 8 cm. Mamy już wszystkie informacje potrzebne do obliczenia pola tego trapezu. Zapisuję więc wielką literę P oznaczającą pole, rysuję kreskę ułamkową i w mianowniku zapisuję liczbę 2. A co będzie w liczniku? Mała litera H oznacza długość wysokości trapezu, która w tym przypadku wynosi 3 cm. Otwieramy nawias. Co zapisujemy w nawiasie? W miejsce litery A wstawimy 2 cm, ponieważ jedna z podstaw ma taką długość, a w miejsce litery B wstawimy 8 cm, ponieważ druga podstawa ma taką długość. Najpierw zajmiemy się licznikiem. W liczniku mamy iloczyn 3 cm i nawiasu. Najpierw zawsze wykonujemy działania w nawiasie. 2 cm dodać 8 cm to 10 cm. 3 cm razy 10 cm to 30 cm2. Tę liczbę zapisujemy w liczniku, a w mianowniku przepisujemy liczbę 2. 32 to inaczej 15, więc otrzymujemy 15 cm2. Możemy podać odpowiedź. Pole trapezu wynosi 15 cm2. Teraz zabierzemy się za drugie zadanie, którego treść brzmi następująco. Oblicz pole trapezu, którego wysokość wynosi 4 cm długości. Jedna z podstaw ma długość 10 cm, a druga jest o 4 cm krótsza. Przypomnijmy sobie, jakie musimy znać informacje dotyczące trapezu, aby obliczyć jego pole. Musimy znać długości równoległych boków, czyli podstaw, oraz długość wysokości trapezu. Znając te długości będziemy mogli skorzystać ze wzoru na obliczenie pola trapezu. Sprawdźmy, jakie informacje znajdują się w treści zadania. Wysokość trapezu wynosi 4 cm długości. Rozwiązując zadania tekstowe dotyczące figur, warto robić w sobie rysunek pomocniczy. Jeszcze raz przypomnę, że chcemy znać długość wysokości oraz długości podstaw. Długość wysokości to 4 cm. Zapiszmy to na naszym rysunku. Ten odcinek ma 4 cm długości i oznaczamy go małą literą h. Co jeszcze wiemy z treści zadania? Wiemy, że jedna z podstaw ma długość 10 cm, a druga jest o 4 cm krótsza. Dłuższa podstawa tego trapezu, czyli ten bok ma długość 10 cm. Zapiszmy tę długość przy dłuższej podstawie i oznaczmy ją małą literą b. Znamy długość jednej z dwóch podstaw trapezu. Teraz dowiemy się, jaką długość ma druga podstawa. Wiemy, że jest ona o 4 cm krótsza od tej podstawy, której długość wynosi 10 cm. Aby obliczyć jej długość, wystarczy od 10 cm odjąć 4 cm. Otrzymujemy 6 cm. Długość tej podstawy oznaczamy małą literą a. Mamy już wszystkie niezbędne informacje do obliczenia pola trapezu. Zapisuję więc wielką literę P, rysuję kreskę ułamkową i w mianowniku zapisuję liczbę 2. Mam teraz zadanie dla Ciebie. Zatrzymaj lekcję i spróbuj samodzielnie zapisać to, co będzie w liczniku. W liczniku najpierw zapisujemy długość wysokości, która w tym trapezie wynosi 4 cm. W nawiasie zapisujemy sumę długości podstaw, które wynoszą odpowiednio 6 cm i 10 cm. Liczby 2 i 4 możemy skrócić, dzieląc je przez 2. 2 podzielić przez 2 to 1, a 4 podzielić przez 2 to 2. 6 cm dodać 10 cm to 16 cm. 16 cm razy 2 cm to 32 cm2. To podzielone przez 1 daje 32 cm2. Możemy podać odpowiedź. Pole takiego trapezu wynosi 32 cm kwadratowe. To już ostatnie zadanie w tej lekcji. Jeśli pole trapezu wynosi 40 cm kwadratowych, a długość jego wysokości to 4 cm, to ile wynosi suma długości jego podstaw? Z treści zadania wiemy, że pole tego trapezu to 40 cm kwadratowych. Znamy też długość wysokości, to 4 cm. My chcemy się dowiedzieć, ile wynosi suma długości jego podstaw. Wiemy już, jak liczy się pole trapezu. Aby je obliczyć, wystarczy pomnożyć długość jego wysokości przez sumę długości podstaw. Następnie wynik tego mnożenia należy podzielić przez 2. W tym wzorze litery a i b oznaczają długości równoległych boków, czyli podstaw, a litera h oznacza długość wysokości trapezu. Spójrz teraz na ilustrację, która zawiera wszystkie znane nam informacje. Mamy do czynienia z trapezem. Znamy jego pole. Wynosi ono 40 cm kwadratowych. Znamy też długość odcinka prostopadłego do obu podstaw, czyli długość wysokości. Wynosi ona 4 cm. Oznaczamy ją małą literą h. Chcemy się dowiedzieć, ile wynosi suma długości jego podstaw, czyli suma długości tych dwóch odcinków. Chcemy więc wiedzieć, jaki będzie wynik sumy A plus B. Tego chcemy się dowiedzieć. Wykorzystajmy wzór na pole trapezu. Znamy przecież to pole. Wynosi ono 40 cm kwadratowych. Teraz skorzystamy z tej części wzoru. Najpierw przepiszę kreskę ułamkową i w mianowniku zapiszę 2. W miejsce litery h wstawiamy 4 cm, ponieważ jest to długość wysokości. 4 cm mnożymy przez sumę długości podstaw, czyli przez a plus b. Tę sumę umieszczamy w nawiasie. Mogę skrócić liczby 2 i 4. 2 podzielić przez 2 to 1, a 4 podzielić przez 2 to 2. Dzieląc licznik przez 1, otrzymamy to, co jest w liczniku. Zapisuję więc 2 cm razy w nawiasie A plus B. To wyrażenie ma się równać 40 cm kwadratowym. Wróćmy do tego, czego szukamy. Szukamy, ile wynosi suma długości podstaw, czyli A plus B. Tę sumę mnożymy przez 2 cm i mamy otrzymać 40 cm kwadratowych. Wiemy, że 2 razy 20 to 40. Suma długości podstaw w takim trapezie wynosi zatem 20 cm. 2 cm razy 20 cm to 40 cm kwadratowych. Znaleźliśmy to, czego szukaliśmy. Suma długości podstaw tego trapezu wynosi 20 cm. Zanotujmy jeszcze, że to jest nasza odpowiedź. Nie mamy tutaj miejsca na pełną tekstową odpowiedź. Pole dowolnego trapezu obliczysz ze wzoru widocznego na planszy. Pamiętaj, że a i b to długości podstaw trapezu a h to długość wysokości trapezu. Ten dział dotyczy pól figur. Wszystkie działy znajdziesz na naszej stronie internetowej PistacjaTV. Jeśli lubisz nasze lekcje to polub też naszą stronę na Facebooku.